Chodź, Sherry, dostaniesz jeść. Zobaczymy, jak tam pomidorki. Ten rok jest idealny na pomidory. W zeszłym roku wszystko by zgniło. Słońce pozwala, że to jest tak dojrzałe, że... Otoczone to jest wszystko lasami. Jak tutaj pan spojrzy, z trzech stron jest lasem. Od rana jest rosa, mimo że w nocy jest 20 stopni około w tej chwili. I te rośliny mają wodę skąd czerpać. Te chwasty są mankamenty, bo to jest walka o składniki pokarmowe, ale z drugiej strony zacienia. Za dwa miesiące prawie kilogramowy burak będzie. Kury to mamy jajka, brojlery to jest mięsko, rosołek, a strusie to ozdoba. A ta to jest mieszaniec, złotnicki z wietnamską. Jest po czwartej, to już wiedzą, że drugi raz dostaną jeść. Nasze produkty przede wszystkim wyróżniają się tym, że kisimy naturalnie, używając solankę z Kołobrzegu. I ją używamy praktycznie do kiszenia prawie wszystkich warzyw, oprócz kapusty. Tutaj dodajemy sól kamienną, niejodowaną. Gospodarstwo ekologiczne, w moim rozumieniu, to jest takie jak najbardziej sprzyjające przyrodzie i otoczeniu. My mamy również zwierzęta po to, żeby mieć obornik, żeby nawozić w sposób naturalny pola. W gospodarstwie można także zagospodarować pozostałości, czy warzyw, czy zbóż. Zwierzęta to zjedzą, nic się nie marnuje. Tą ziemię musimy co roku zostawić lepszą niż była. Mniej zdegradowaną, mniej zanieczyszczoną. Znajdujemy się w Off Marinie na ulicy Chmielewskiego 18 na bazarze Smakoszy, gdzie mamy swoje stoisko. Jest to miejsce, które od dawna było potrzebne miastu Szczecin. W innych miastach takie bazary funkcjonowały, natomiast u nas w Szczecinie tego nie było. I jest to super miejsce, w którym można się spotkać, sprzedać swoje produkty, szczególnie tak jak my rolnicy. A przede wszystkim jako rolnik mogę spotkać się z konsumentami i bezpośrednio z nimi porozmawiać. Oni mogą zobaczyć nasze produkty, o wszystko się dowiedzieć, albo pochwalić, albo skrytykować, co jest dla nas bardzo istotne. Z tego jest oferta dla rodzin, żeby sobie posiedzieć, kawę wypić, z dziećmi jakieś ciastko zjeść. Po prostu to tak piknikowo można przyjść. Zakupy zrobić i przy okazji piknik.